Radio Kapitał. Radio Kapitał. A teraz przechodzimy do obiecanej rozmowy z naszą pierwszą gościnią. Katarzyna Bieżanowska, trenerka antydyskryminacyjna, członkini kolektywu Artykuł 6 i założycielka inicjatywy społecznej Pełnoprawna. Kasiu, cześć. Cześć, cześć. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Chciałam zacząć od tego, że prowadzisz właśnie tę inicjatywę społeczną, która ma też swojego fanpage'a na Facebooku i stronę www.pełnoprawna.pl. Powiedz mi, co Cię skłoniło do założenia tej inicjatywy? Od czego się zaczęło? Czym się w ogóle zajmuje ta inicjatywa? Pełnoprawna ma już prawie 7 lat i faktycznie, kiedy zaczynałam, miałam zerową świadomość praktycznie na temat praw człowieka, praw osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet z niepełnosprawnościami i to wyrosło tak naprawdę na frustracji, na różne okoliczności, które zaczęły mi przeszkadzać jako osobie z niepełnosprawnością. Poprzez zajęte miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, przez różne bariery, przeszkody, po to jak ludzie się do mnie zwracają, jakim językiem w ogóle mówią o niepełnosprawności i uznałam, że nie chcę tego wtłaczać w swoje prywatne profile czy działania, tylko chciałabym stworzyć coś oddzielnego. I tak się zaczęło, a później Pełnoprawna zaczęła się rozrastać, zaczęło ją śledzić coraz więcej osób, więc zaczęła też z tego internetu wychodzić, zaczęły się moje współpracę z organizacjami pozarządowymi, z różnymi instytucjami w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami. Zaczęłam prowadzić też szkolenia, warsztaty dotyczące równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Czasem po prostu zabierać głos w tej sprawie. I tak do dzisiaj się toczy z różnymi nowymi projektami, które powstają, które się realizują. Natomiast cały czas jest to w ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, ale tym szeroko rozumianym, w tym nurcie praw człowieka, czyli mówię też przekrojowo czasami właśnie o kobietach z niepełnosprawnościami, o osobach LGBT z niepełnosprawnościami, więc biorę pod uwagę różne aspekty i też ten wymiar taki intersekcjonalny. Super, czyli prywatne stało się publiczne czy polityczne, czyli rozumiem, że można do Ciebie napisać, tak, czy poprzez stronę na Facebooku, czy przez stronę www i opisać jakiś rodzaj naruszenia, tak, i wtedy Ty nagłaśniasz ten problem, pomagasz szukać rozwiązań, jak to działa? Czasami angażuję się w to, co sama wynajdę, na przykład w utrudniony dostęp do piekarni, który zwalczałam, albo w działania edukacyjne, które podejmuję, czasami też na prośbę czyjąś, gdy ktoś się zgłosi. Czasami jest tak, że faktycznie kontaktują się ze mną osoby, które doświadczyły dyskryminacji, które mają jakiś konkretny problem, czasem jakąś barierę urzędniczą w załatwieniu sprawy dotyczącej ich niepełnosprawności. Czasami kończy się to na wskazaniu kierunku czy organizacji, która może pomóc, która jest na miejscu, bo też piszą do mnie osoby z różnych części Polski, ale też zdarza się, że angażuję się w to, też pomagam przygotować pismo, pomagam wyznaczyć jakąś ścieżkę, pomagam na przykład w szkole, w której dziecko jest dyskryminowane ze względu na niepełnosprawność, zorganizować szkolenie z takiej wrażliwości społecznej. Więc działania są różne. Poza tym jest to tak na co dzień zwiększanie świadomości i zmienianie postrzegania osób z niepełnosprawnościami, ponieważ publikuję różne teksty, różne informacje ze swojego życia jako osoby z doświadczeniem niepełnosprawności, czy różne wywiady, czasem kampanie społeczne, więc poprzez takie proste wpisy facebookowe też próbuję zmieniać i odczarowywać trochę wizerunek osób z niepełnosprawnościami w tym działaniu. A czy inne osoby z otoczenia, tak jak widzą Twoje działania, takie bardzo oddolne, taki rodzaj trochę samoobrony i takiej samosprawczości, czy jakby dobrze na to reagują i włączają się do współpracy, tak, że na przykład wiedzą, że od nich jakiś fragment rzeczywistości zależy, widzą, że Ty masz duży entuzjazm, wiedzę i zaangażowanie i próbują łączyć siły, czy jednak jest to głównie samodzielna praca i aktywizm? To myślę, że się teraz zmienia dość wyraźnie w tym działaniu, które prowadzę, dlatego że wcześniej miałam poczucie, że faktycznie to jest takie moje przekopywanie tych szlaków, ale teraz już widzę i dostaję też sygnały po prostu, że
znajduje się coraz większe grono sojuszniczek i sojuszników i czasami jest to zmiana języka, jakim te osoby mówią i otwarcie zaczynają wspierać to, żeby sięgać po określenie na przykład osoba z niepełnosprawnością zamiast osoba niepełnosprawna i mówią, że od takiej zmiany zaczęły właśnie dzięki śledzeniu profilu pełnoprawna. Z drugiej strony zwracają uwagę na dostępność, czyli sygnalizują mi, że zgłosiły gdzieś niedostępne wejście czy bariery w postaci wysokich krawężników albo przebudowy drogi, która nie uwzględniła w ogóle potrzeb osób z niepełnosprawnościami, więc stają się trochę także oddolnymi ambasadorkami, ambasadorami w sprawie, co mnie bardzo cieszy, plus pukają o szkolenia i tu jest duża praca do wykonania, dlatego że edukacji systemowej w tym zakresie w ogóle nie ma i one często będąc właśnie osobami pełnosprawnymi chcą, żeby ich środowisko czy zawodowe, czy szkolne, czy w gronie na przykład aktywistycznym zostało przeszkolone też w temacie praw osób z niepełnosprawnościami. Też pytają, co zrobić, żeby nie wykluczać. Na przykład skontaktowała się ze mną ostatnio kobieta, która chciała zatrudnić kogoś w swojej działalności i chciała po prostu zawrzeć w tym ogłoszeniu wszystko, co byłoby potrzebne do tego, żeby było ono dostępne, żeby uwzględniało też potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Uznała, że chce to zrobić, ale nie wie, czy robi to dobrze, więc też konsultuje czasem takie działania, czasem konsultuje dostępność, z czym też czasem wychodzą osoby pełnosprawne, czyli właśnie sojuszniczki i sojusznicy, ponieważ zgłaszają się do mnie w takiej sprawie, że powstaje nowy budynek, albo sami wprowadzają jakieś zmiany, albo wiedzą, że mają niedostępny lokal i co mogą zrobić, jak mogą poprawić dostępność. Także to się rozrasta, to jest stosunkowo niedawno obserwowane przeze mnie, dlatego że no też pełnoprawna trochę czasu na ten rozruch na pewno potrzebowała, bo jest to moja obok tłumaczeń taka droga społeczna, a też nie tylko pełnoprawną społecznie żyję. Natomiast jest to faktycznie duża część moich działań społecznych. No a samo środowisko, chociaż nie lubię tego określenia, ale powiedzmy umownie, środowisko osób z niepełnosprawnościami jest bardzo, bardzo różne i przez wzgląd na potrzeby i wartości, i przekonania i perspektywę, czy są to rodzice osób z niepełnosprawnościami, czy same osoby z niepełnosprawnościami, z jakim stopniem, z jakim rodzajem. Więc tutaj staje się to pole do dyskusji, nie zawsze łatwych dyskusji, bo czasami to, co ja przedstawiam jako swoje zdanie, nie spotyka się z pozytywnym odbiorem. I okej, dopóki odbywa się to w wersji z szacunkiem i poszanowaniem różnic, no to dyskutujemy. Także myślę, że to też się zmienia i że też coraz rozsądniej na argumenty na pełnoprawnej widzę dyskutujemy i to mnie cieszy. Super, to brzmi bardzo krzepiące. A właśnie na chwilę chciałam się jeszcze zatrzymać przy tej nowej formie działalności, którą ja też ostatnio obserwuję, działalności społecznej, czyli bycie sojuszniczką, sojusznikiem. Co to według Ciebie jest? Z czym to się wiąże? Bo w mojej opinii wiąże się to trochę z tym, że przeszliśmy od tego tak zwanego modelu charytatywnego, tak, wspomagania do upodmiotawiania i dawania przestrzeni osobom najbardziej zainteresowanych, tak, o których prawach mówimy. I że dzięki temu, tak, można zostać już nie tylko obrońcą, obrończynią czyichś praw, ale właśnie sojusznikiem, sojuszniczką, co według mnie ma dużo plusów, tak? Jest lepszym wyjściem, ale co to tak naprawdę znaczy, to chciałabym Tobie oddać głos. Ja ostatnio bardzo dużo siebie pytam o to, co to znaczy, bo często jestem też o to pytana. Wydaje mi się, że właśnie sojusznictwo jest dość nowym zjawiskiem, a przynajmniej stosunkowo niedawno tak konkretnie nazwanym. I też czasami jestem pytana, co to znaczy być dobrą sojuszniczką, sojusznikiem i wciąż szukam takiej spójnej odpowiedzi na ten temat, ale z moich przemyśleń na ten czas wynika, że jest to przede wszystkim zrozumienie, że temat na przykład praw osób z niepełnosprawnościami, nawet jeśli nie jest się obecnie osobą z niepełnosprawnością, to nie jest temat tylko tej grupy, tylko szerszy, który potencjalnie może dotyczyć mnie, moich bliskich, osób, z którymi pracuję, dlatego nie zostawiam go samego sobie. I nie możemy oczekiwać, że zmiana społeczna nastąpi wystarczająco szybko i skutecznie, jeśli wszyscy się w ten proces nie włączą. Więc jest to przede wszystkim uświadomienie sobie tematu i zrozumienie, jak on funkcjonuje. Jest to zabieranie głosu w imieniu, ale nie za kogoś. Czyli wtedy, kiedy jest pole do dyskusji na temat praw osób z niepełnosprawnościami, sojusznik, sojuszniczka, warto, żeby oddali głos samym osobom zainteresowanym, zamiast przejmować takie
pełnomocnictwo samozwańcze za nich. I oczywiście te głosy wsparcia są bardzo potrzebne. Czasami mogą zastępować też głos osób z niepełnosprawnościami w takich sytuacjach, kiedy na przykład osoba z niepełnosprawnością, czasami właśnie ze względu na niepełnosprawność, nie może zabrać głosu w sprawie. I wtedy ten głos sojuszników, sojuszniczek jest bardzo potrzebny. Bo to nie jest tak, że cały czas tylko sojusznik czy sojuszniczka musi stać w cieniu. Oczywiście, że nie, bo jeśli się rozumie temat, a tego też to jest też naszym celem, no to te głosy też są bardzo potrzebne i to jest też krzepiące dla osób z niepełnosprawnościami, że szersza grupa społeczna zaczyna rozumieć, co w trawie piszczy. Ale jest to też dbanie o prawa osób z niepełnosprawnościami w swoich działaniach. Czyli jeżeli na przykład prowadzę stronę internetową, czy moja firma prowadzi stronę internetową, to może warto zastanowić się i upomnieć się o to, czy jest ona dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jeśli jestem jako ekspertka, powiedzmy, czy właśnie sojuszniczka zapytana o temat dotyczący praw osób z niepełnosprawnościami, to pytam o to, czy w tej audycji, w tym wywiadzie, czy w tym wydarzeniu weźmie też udział osoba z niepełnosprawnością. Czyli domaganie się o reprezentację, o dostępność, tak naprawdę o te obszary, w których osoby z niepełnosprawnościami domagają się egzekwowania ich praw. Tak. Czyli podsumowując, dla mnie najważniejsze też to, co wyciągam i słyszę w Twojej wypowiedzi, to jest reprezentacja, tak, wkluczanie, ale też to, że najważniejszym jakby źródłem wiedzy jest wola danej osoby, tak? I to, żeby ona była poinformowana, żeby z nią to skonsultować, jakby nie zawsze musi wykonywać, tak, w pełni swoje prawo, czasami może ktoś ją w tym wyręczyć, ale dlatego, że ona tego chce i według jej wskazówek, tak? Czyli to konsultowanie i to, to ciągle sprawdzanie u tej osoby, czego ona tak naprawdę chce, jest myślę, że bardzo ważne i też brzmi to wszystko bardzo fajnie, to co mówisz, jest to dla mnie jakieś takie inspirujące. Właśnie ten uniwersalizm, tak? I praw człowieka i tego, że okej, ja mogę w tym momencie życia nie mieć problemu z jakimiś barierami w świecie zewnętrznym, tak? Nie mieć tej jakby niepełnosprawności, ale to nie znaczy, że społeczeństwo, w którym żyję, się z czymś takim nie mierzy, tak? Czy osoby, członkowie, członkinie tego społeczeństwa się z tym nie mierzą, więc to jest nasza wspólna sprawa, nasze wspólne problemy, bo albo mnie może to spotkać, albo spotyka to bliską mnie osobę, a poza tym to też ma wpływ na to, w jakim społeczeństwie żyję, jak inni jego członkowie czy członkinie właśnie się czują i z czym muszą sobie radzić. To też takie niezakładanie, że wiem lepiej niż ty. To znaczy, jeśli temat dotyczy ciebie, to nie znaczy, że ja wiem lepiej. To jest takie trochę nie do końca zaufanie sobie cały czas, że mimo, że jestem już sojusznikiem czy sojuszniczką przez rok, dwa, pięć, to nie dochodzę do momentu, kiedy to już ja mogę zabrać głos. To ja już wiem lepiej niż osoby z niepełnosprawnościami. Można wiedzieć dużo, ale tu chodzi właśnie też o te reprezentacje, więc to czasem nie chodzi o to, jaki głos zostanie wypowiedziany, tylko przez kogo. I to ja też obserwuję, ponieważ też jestem w roli sojuszniczki w innych sprawach i o ile w przypadku osób z niepełnosprawnościami jest to moja jakaś tożsamość, jest to mój obszar działań i moje doświadczenie, natomiast jestem na przykład sojuszniczką osób LGBT i w tym temacie nigdy nie chcę wychodzić przed szereg, ale jest w tym duże moje zrozumienie, że mimo, że temat bezpośrednio nie dotyczy mnie, to dotyczy już moich przyjaciół, członków, członki mojej rodziny i przez to on nie staje się mi obojętny, tylko dlatego, że nie jestem bezpośrednią reprezentantką tej grupy. Kolejna super rzecz, którą muszę sobie zapisać po prostu w pamiętniku na dziś, że można być jednocześnie, tak, osobą, której dana pula problemów dotyczy i sojuszniczką, tak, w innych sprawach. To też jest nawet wewnątrz tej samej niepełnosprawności, bo często jeśli temat dotyczy na przykład niepełnosprawności wzroku, to ja swoje wiem, ale zawsze skonsultuję to z osobami, które wiedzą więcej, które mają doświadczenie, które mają doświadczenie niepełnosprawności wzroku. Więc tu bardziej się naprawdę identyfikuję z rolą sojuszniczki osób z niepełnosprawnością wzroku niż reprezentantką, ponieważ mimo doświadczenia niepełnosprawności wspólnego, to doświadczenie jest tak różne, stawia tak inne wyzwania, potrzeby i prawa, że naprawdę ciężko jest mi się z tym bezpośrednio utożsamiać. Jasne. Jako reprezentantka pełnoprawnej, tak, jesteś też członkinią kolektywu, takiej oddolnej inicjatywy, artykuł 6, który jakby gromadzi i osoby z niepełnosprawnościami i sojuszniczki. Powiedz coś więcej o tej inicjatywie. W ogóle skąd nazwa? Bo brzmi trochę enigmatycznie pewnie dla słuchaczy, słuchaczek. No i czym się zajmuje artykuł 6?
artykuł 6, zanim powiem, co stoi za nazwą, powstał w zasadzie, jeśli dobrze sięgam pamięcią, po jednym z kongresów osób z niepełnosprawnościami, kiedy pierwszy raz na kongresie pojawił się panel dotyczący praw kobiet z niepełnosprawnościami. I to właśnie perspektywa kobiet z niepełnosprawnościami jest kluczowa w działaniach artykułu i stąd artykuł 6, dlatego że artykuł 6 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku, mówi konkretnie o prawach kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. I właśnie tymi zagadnieniami zajmuje się artykuł 6, który w tym roku zorganizował też pierwszy dla nas przełomowy historyczny zjazd kobiet z niepełnosprawnościami. Tutaj mamy do czynienia z perspektywą dwóch przesłanek, czyli z jednej strony życia z niepełnosprawnością, a z drugiej strony życia jako kobieta, czy jako osoba socjalizowana do roli kobiety. I w artykule pracują różne osoby, działają różne osoby z różnymi niepełnosprawnościami, też sojuszniczki, sojusznicy, więc to grono jest dość szerokie. I kolektyw, w którym jesteśmy, prowadzi działania, ale też narrację, która uwzględnia tę perspektywę szczególnie kobiet z niepełnosprawnościami. Mm-hmm. Wiem też, że w 2016 roku koordynowałaś badanie, z którego powstał raport, który ma taką dosyć przykuwającą uwagę nazwę Przychodzi baba do lekarza, ale jest on po prostu o dostępności usług ginekologicznych dla kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Powiedz coś więcej o tym badaniu. Jak zostało przeprowadzone, jaka była metodologia, ale też, co najważniejsze, co z niego wyniknęło? Mm-hmm. Tak, tytuł w zasadzie można by nawet rozszerzyć na Przychodzi baba z niepełnosprawnością do lekarza. Mm-hmm. To było działanie, które rozpoczęło się w moim doświadczeniu od tego, że chwilę wcześniej, zanim powstał ten raport, przeprowadziłam przypadkiem tak naprawdę test dostępności gabinetów ginekologicznych w Lublinie, tylko opierając się na trzech założeniach, czyli czy jest tam dostępny fotel ginekologiczny, dostępna łazienka i czy można wejść do budynku, gdy ma się niepełnosprawność, wyłącznie ruchu. Mhm. Wyniki były zastraszające, ponieważ żaden z gabinetów nie był, publicznych gabinetów nie był przystosowany, nie zakładał w ogóle dostępności, co więcej, praktycznie nie rozumiał i nie brał pod uwagę perspektywy pacjentek z niepełnosprawnościami. Więc to było dla mnie na tyle przerażające, że uznałam, że jeżeli w innym mieście wojewódzkim to nie działa, to spytajmy, co jest w Warszawie. Mhm. I gdy przeprowadziłam się do Warszawy, to postanowiłam, że sprawdzimy, co w trawie piszczy tutaj. Natomiast razem z innymi działaczkami, ekspertkami, które zaangażowały się w ten projekt, uznałyśmy, że tym razem warto nie robić tego z przypadku, tylko zrobić to już też właśnie metodologicznie i mieć później taką podstawę do dalszych dyskusji w ogóle w temacie. I uznałyśmy, że trzeba zacząć od badania, właśnie po to, żeby nie zabierać głosu za inne kobiety i zapytać o różne niepełnosprawności. Czyli brałyśmy pod uwagę potrzeby kobiet z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu oraz kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. I autorki badania, czyli Magdalena Kocejko, Justyna Dubanik, Milena Trojanowska i Agnieszka Wołowicz, to były cztery badaczki, które przeprowadziły różnymi metodami, w zależności też od rodzaju niepełnosprawności czasem, badania, w których kobiety z różnymi właśnie niepełnosprawnościami dzieliły się swoimi doświadczeniami, swoimi potrzebami, obserwacjami, oczekiwaniami na różnych etapach tej wizyty, bo też zwróciłyśmy uwagę na to, że wizyta to nie jest tylko to, co dzieje się w gabinecie, to jest w ogóle najpierw wpadnięcie na pomysł, żeby się na przykład przebadać, mhm. później dostanie się do gabinetu, odbiór wyników w przypadku kobiet z niepełnosprawnością wzroku, to jest też sam przebieg wizyty, to jest samo bezpieczeństwo kobiet, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie przeprowadzanych badań, decyzje o macierzyństwie, szereg czynników, które musiałyśmy wziąć pod uwagę. I gdy odbyły się te rozmowy, te wywiady, one były jakościowe, nie ilościowe, na czym w tym przypadku nam bardzo zależało, mm-hmm. bo do tej pory nie było zupełnie żadnych danych w Polsce na ten temat. Powstał raport, który ciężko powiedzieć, że mnie zaskoczył i to jest chyba największa tragedia, mm-hmm. że on mnie w ogóle nie zaskoczył. Może przeraziła mnie na nowo skala tego, o czym mówiły kobiety, ponieważ były też dobre doświadczenia, ale one były jednostkowe i bardzo często wynikały z tego,
że kobiety wzięły na siebie odpowiedzialność za dostępność, czyli na przykład same opłaciły sobie taksówkę, żeby dojechać, same zorganizowały tłumaczkę języka migowego, która brała udział w badaniu, czy poprosiły kogoś o to, żeby odebrać wyniki, jeśli nie były dostępne w wersji cyfrowej itd., itd. Natomiast z tego raportu wyłoniło się bardzo dużo rekomendacji dla służby zdrowia, ale nie tylko, bo tu też brałyśmy pod uwagę i personel medyczny, i personel administracyjny, bo z takim też kobiety z niepełnosprawnościami po prostu mają do czynienia w trakcie usług ginekologicznych. I jednymi z naszych rekomendacji były na przykład szkolenia dla personelu i administracyjnego, i medycznego, przeprowadzenie audytu dostępności w ogóle placówek w Warszawie, ale nie tylko, bo to, że zaczęłyśmy od Warszawy, wynikało też poniekąd z naszych zasobów i finansowych, i czasowych, bo to było w dużej mierze działanie wolontariackie. Natomiast mamy zupełną świadomość, że badałyśmy sytuację w Warszawie. Gdybyśmy przeniosły się do mniejszych miejscowości, nie mówiąc o obszarach wiejskich, to myślę, że nasze przerażenie byłoby jeszcze większe. Natomiast też mamy takie przekonanie, że ryba psuje się od głowy też tej geograficznej, czyli jeżeli w dużym mieście nie ma rozwiązań, to w mniejszych ich nie będzie, tym bardziej zasadniczo. Więc też wiemy, że jeżeli nie zmieni się sytuacja w Warszawie, to ciężko oczekiwać, że będzie inna w innych miejscowościach. Nie chcę wymyślać, bo nie znam faktycznej sytuacji w innych miejscowościach. Dlatego początek był w Warszawie. Oczywiście to nie koniec działania, bo też prowadzimy takie aktywności, w które już teraz włączyły się inne województwa, inne organizacje pozarządowe, które chcą na miarę swoich możliwości posprawdzać tę sytuację, pozmieniać ją tam, gdzie się da. W Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie dla pierwszej placówki. Ja mam głosy z Lublina, w których konsultowano ze mną spotkanie z lekarzami i lekarkami w temacie, którzy naprawdę byli też zaskoczeni zasygnalizowaniem tego problemu, ale z ich relacji też wynikało, że to jest potrzebne. Już nie wdając się może w szczegóły. W każdym razie otworzyło im to też oczy i zdecydowanie potwierdziło naszą potrzebę przeprowadzenia takich szkoleń. Dostałam też głos z Wrocławia, że zaczyna się tam zaczynają projekty na rzecz zwiększenia dostępności gabinetów ginekologicznych, więc mam nadzieję, że ten pierwszy kafelek, w tym domino, został pchnięty i to, że temat się pojawił, też stało się przez chwilę, kiedy raport wyszedł, takim tematem trochę mainstreamowym, bo niby jest to coś oczywistego, ale tak naprawdę jak pomyślimy, czy osoba bez doświadczenia niepełnosprawności albo czy mężczyzna bez doświadczenia bycia kobietą zastanawiał się aż tak nad tą sytuacją, czy zastanawiała się, no to nie do końca tak było i nagle coś, co jest teoretycznie oczywiste, coś, co jest pewne dla wszystkich kobiet z niepełnosprawnościami, okazało się odkrywcze dla społeczeństwa. I to też, mamy wrażenie, była duża rola raportu, który też stał się takim solidnym argumentem w naszych rozmowach na takim szczeblu już decyzyjnym. Więc o ile pracy jest bardzo dużo do wykonania, to ta zmiana mentalności, ale też twarde rozwiązania, czasami bardzo łatwe, jak na przykład dostępność wyników w wersji cyfrowej. Mamy XXI wiek, mamy tak rozwiniętą technologię, że to powinno być zmianą, którą można zarządzić i odbyć na przestrzeni, nie wiem, pół roku powiedzmy. Więc są to małe kroki do wykonania, większe kroki do wykonania, ale czynnik ludzki jest tym, który też wymaga trochę oszlifowania albo przynajmniej po prostu dostarczenia kompetencji. Jasne. Czyli mamy już diagnozę, przynajmniej zaczątek diagnozy w Lublinie, w Warszawie. No, to jest dosyć pesymistyczny obraz. A gdybyś mogła powiedzieć, jakie konkretnie naruszenia, problemy czy bariery wyniknęły właśnie z tych osobistych historii i doświadczeń, o których usłyszałyście, przeprowadzając wywiady? Historii było bardzo dużo i oczywiście były one zależne od rodzaju niepełnosprawności. Na przykład dla kobiet z niepełnosprawnością wzroku bardzo dużym problemem było to, że nikt nie informował jej o przebiegu wizyty. Znaczy ona nie wiedziała tak naprawdę, co się dzieje, co się za chwilę wydarzy. Nie ma tego kontaktu czy tej kontroli wzrokowej, którą każdy z nas w trakcie takiego badania, jeśli nie ma niepełnosprawności, ma, którą dysponuje, więc jest to na pewno bardzo duże poczucie zagrożenia, też braku poczucia bezpieczeństwa i takiej godności w tym wszystkim. Powszechnym jest kwestionowanie w ogóle wizyty kobiet z niepełnosprawnościami w takim gabinecie. I jeżeli mówimy o kobietach ze znaczną niepełnosprawnością,
bo też niepełnosprawność ruchu będzie miała różny wymiar. Czym innym będzie sytuacja kobiety, która jest na przykład po amputacji ręki, co też zresztą bywało komentowane, natomiast czym innym jest doświadczenie kobiety na przykład na wózku elektrycznym, która potrzebuje wsparcia asystenckiego w całym procesie. No i też spotykały się kobiety z komentarzami, że po co się badają, skoro przecież zapewne nie prowadzą ani życia seksualnego, ani nie mają żadnego chłopaka, więc w sumie co tam się u nich może dziać. Były kwestionowane ich decyzje o macierzyństwie. Był ten odwrócony problem aborcji, to znaczy o ile to wciąż budzi szerokie dyskusje w Polsce i kwestionuje się prawo kobiet do aborcji, tak w przypadku kobiet z niepełnosprawnością, zwłaszcza niepełnosprawnością intelektualną, no są sugestie rozwiązania problemu, jeśli kobieta już jest w ciąży i to zanim jeszcze ona nawet powie, czy to jest dla niej problemem, czy to jest sytuacja pożądana, bo po prostu chce być matką. Tak. Jest też problem w dostępie do tłumaczek i tłumaczy języka migowego i w ogóle komunikacji z lekarzem, lekarką czy z personelem administracyjnym. Tutaj kobiety z niepełnosprawnością słuchu czasami angażują swoje dzieci, które są słyszącymi dziećmi, niesłyszących rodziców na przykład. No sytuacje, które po prostu nie powinny mieć zupełnie miejsca. Zawsze na przedmiot wizyty, tak? Które dotyczy bardzo intymnych kwestii. I też może dotyczyć sytuacji, w której na przykład u kobiety zostanie wykryty nowotwór i niekoniecznie to dziecko powinno taką informację przekazywać własnej mamie. Też dużym problemem, chyba nawet, no może nie chcę wartościować, że największym, ale poważnym problemem jest to wykluczenie, które ja nazywam wykluczeniem wśród wykluczonych, czyli sytuacja kobiet z niepełnosprawnością intelektualną, których prawo do decydowania już nawet o wyborze lekarza czy lekarki po prostu nie funkcjonuje. Jeśli w ogóle przechodzą jakieś badania, to są stawiane przed faktem, przed sytuacją, którą mają po prostu przejść, bez żadnego przygotowania, bez żadnego uświadomienia, bez żadnej decyzyjności. I to jest już przerażające. Dla mnie to zakrawa o naruszeniu już nie tylko godności, ale po prostu sytuacje przemocowe. Tak samo jak sytuacja kobiet, które czasami, mimo że wiedzą, że coś z ich ciałami dzieje się nie tak, po prostu nie wiedzą, jak mają zorganizować tę wizytę, żeby ona przebiegała w sposób bezpieczny i godny, więc czasami odwlekają ją do momentu, kiedy jest już źle i nie mamy takich badań. Natomiast ja podejrzewam, że sytuacja na przykład pacjentek onkologicznych w kwestii ginekologii, gdyby zbadać ją wśród kobiet z niepełnosprawnościami ABS, to myślę, że różnica byłaby też widoczna. A do tego wszystkiego problemem jest postać osoby asystującej. Bardzo często ma być to mama, siostra, czy placówki same informują, sugerują, żeby przyjść z kimś do pomocy. Tylko z kim? Bo być może jeśli ktoś idzie po leki antykoncepcyjne, czy nawet na samo badanie, czy chce przedyskutować potencjalne bycie w ciąży, no to może niekoniecznie chce, żeby w tej decyzji uczestniczyła mama, siostra, koleżanka, a powinna być to osoba trzecia. Jasne. I to są takie obszary, w których wiemy, że nawet jeżeli kobiety mają trudne doświadczenia czasem w usługach ginekologicznych, to one będą niewspółmiernie trudne do sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami. I tak samo jeśli mężczyźni z niepełnosprawnością mają trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, będą one niewspółmierne w doświadczeniu kobiet z niepełnosprawnościami. Zwłaszcza, że to jest bardzo intymna strefa. Mówimy też w trudnościach dotyczących gabinetów stomatologicznych, psychoterapeutycznych i tak dalej. Natomiast w kwestii czysto fizycznej jest to, jeśli nie najintymniejsza, to jedna z najintymniejszych dziedzin tych medycznych, które bierzemy pod uwagę w swoim życiu i tutaj to pole do naruszeń jest bardzo duże. Tak. Tak, to nie ulega wątpliwości, że jakby ta sytuacja jest spotęgowana, tak? Bo mnie to trochę brzmi jakimiś takimi znanymi tematami ograniczenia praw kobiet w Polsce, nieszanowania ich autonomii, prawa do tego, żeby zdecydowało o swoim ciele, ale też takiego paternalizmu lekarzy, tak? Czyli traktowania z wysokości pacjentów, pacjentek i sytuacji, kiedy jest no, bardzo niemiło i nieżyczliwie w gabinecie. Też problemów, nie wiem, infrastrukturalnych, tak? Że po prostu te budynki, gdzie jest ta ochrona, opieka zdrowotna zorganizowana, no są w bardzo złym stanie, ale jak to wszystko się połączy z tym, że ktoś musi właśnie z tymi barierami walczyć ze względu na to, że jest osobą z niepełnosprawnościami czy z niepełnosprawnością, no to ten obraz robi się dużo bardziej przerażający po prostu.
No ja ze swojej strony prawnej mogę sobie wyobrazić, tak, że za każde takie naruszenie należałoby od razu złożyć skargę, tak, czy nawet pójść do sądu w ostateczności. No ale to jest rozwiązanie, które i tak przerzuca ciężar, tak, walki z tym systemem na osobę, która i tak się już z nim musi borykać, tak, z tymi problemami. Dlatego chciałam Cię zapytać, co oprócz, co trochę wypłynęło z tej naszej rozmowy, tak, czyli robienia raportów w innych miastach, bo dobra diagnoza to podstawa, szkoleń, co jeszcze można zrobić, żeby tę sytuację poprawić? Jest parę rozwiązań systemowych, które na tę sytuację się przełożą. Czyli jeżeli mielibyśmy faktycznie funkcjonujący system asystencji osobistej, to on by już tę sytuację częściowo rozwiązywał w postaci osób, które będą asystowały kobietom z niepełnosprawnościami w trakcie badania. Jeśli będziemy mieć dostępny transport publiczny, czy będziemy mieć lepiej funkcjonujący transport dla osób z niepełnosprawnościami. Nie tak, że trzeba tę wizytę umawiać, no nie wiem, z kilkudniowym, jeśli nie czasem kilkutygodniowym, bo takie sytuacje też się zdarzają wyprzedzeniem. I nie, że kobieta po wykonaniu badania musi 3-4 godziny czekać, aż ktoś ją odwiezie. I to już też rozwiąże część tej sytuacji. Te usprawnienia technologiczne, czyli dostęp do wyników w wersji multimedialnej czy mailowej. Tak samo możemy skorzystać z usług tłumaczki. Tutaj też płeć tłumaczki ma znaczenie, ponieważ jeżeli kobieta z niepełnosprawnością chce skorzystać z usługi ginekologicznej, to może mieć dla niej znaczenie, czy jest to tłumacz, czy tłumaczka języka migowego. Na poziomie tej relacji administracyjnej może być to wystarczająca usługa tłumacza czy tłumaczki na Skype'ie, która jest już powszechnie oferowana nawet w Polsce. Może być też po prostu rozbudowany bardziej system, baza w ogóle tłumaczek i tłumaczy języka migowego, co jest trudnością, bo często osoby głuche czy niesłyszące ze swojego własnego budżetu opłacają takie usługi. Więc to są takie rozwiązania na poziomie systemowym, które po prostu przełożyłyby się na zmianę tej konkretnej sytuacji. Mamy też rozwiązania w samych placówkach, czyli po pierwsze właśnie infrastruktura, możliwość zaparkowania, możliwość dotarcia nawet komunikacją miejską, możliwość dostania się w ogóle do budynku, dostępnej toalety, obniżonego blatu w rejestracji, no i wreszcie samego gabinetu, czyli przede wszystkim miejsca dla osoby na wózku, też osoby, która właśnie będzie tam asystowała, ale też dostępnego fotela, czy możliwości przeprowadzenia badania na regulowanej, leżanką z regulowaną wysokością. Wszystko zależy od możliwości. Czasami postawienie zwykłej leżanki to jest koszt kilkuset złotych, i to nie są nieosiągalne możliwości. Też przeszkolenie personelu, który będzie mógł wykonać bezkosztową pracę, czyli poprosić o informację, że zapisywana pacjentka jest pacjentką z niepełnosprawnością na przykład ruchu, więc zamiast 15 minut będzie potrzebowała 30 minut. Nie denerwuje się wtedy ani lekarz, lekarka, ani pacjentka, ani czekające dalsze pacjentki, bo wiadomo, że w przypadku jej potrzeb związanych z niepełnosprawnością może potrzebować więcej czasu. Samo przez szkolenie personelu medycznego bez dwóch zdań, żeby wiecznie nie infantylizować tych pacjentek, nie kwestionować ich decyzji seksualnych, dotyczących ich życia seksualnego, ale też decyzji macierzyńskich na przykład, więc to jest niezbędne. Przeprowadzenie audytów też nie tylko po to, żeby wytknąć, co nie działa i pokazać, że faktycznie jest źle, ale przyjąć taką strategię, co możemy zrobić na już, co możemy zrobić na przestrzeni 3-5 lat, ponieważ te budynki i tak będą w końcu remontowane. Można pozyskać środki na przykład na przystosowanie czy gabinetów, czy samych placówek, więc żeby mieć w ogóle perspektywę, jak ten budynek wygląda, żeby zawrzeć opis jego dostępności na stronie internetowej, tak żeby pacjentka na przykład poruszająca się na wózku wiedziała, czy w tej placówce ma w ogóle czego szukać, czy lepiej pójść do innej. Więc to są już takie podstawowe informacje o tym, jak dany gabinet ginekologiczny jest dostępny. I to są chyba takie najważniejsze działania, które na ten moment między innymi oczywiście, ale zidentyfikowałyśmy. Też na pewno ważne jest wsparcie systemowe, w ogóle zauważenie tematu, bo jeżeli w ogóle nie mówimy o tej perspektywie intersekcjonalnej, czyli nigdzie w prawie nie mamy pojęcia kobieta z niepełnosprawnością, no to ciężko uwzględniać tę perspektywę. A my i tak nie mówimy o sytuacjach na przykład szpitalnych czy szerzej okołoporodowych, bo gdybyśmy poszli tam, to pierwsze co widzę, to za wysokie dla prawie wszystkich kobiet na wózkach łóżka szpitalne, które już stanowią ogromną barierę w ich samodzielności, w ich podmiotowości, nie mówiąc o personelu, który też na pewno będzie kwestionował te decyzje.
czy nawet podejmowanie decyzji po prostu za same kobiety w kwestii ich zdrowia w tej sferze ginekologicznej. Także pracy jest dużo, ale można ją usystematyzować, można wykonywać małe kroki, bo to też nie jest moje oczekiwanie, czy nawet to by była, nie byłaby moja naiwna wiara w to, że w ciągu roku można wszystko zmienić. Nie można, ja sobie zdaję sprawę, że są to i naleciałości innego patrzenia na temat opieki zdrowotnej, ginekologicznej i na temat kobiet, osób z niepełnosprawnościami i barier czysto architektonicznych nierzadko, ale można przyjąć tę perspektywę na najbliższy czas, można założyć zmiany bezkosztowe, można coś wdrażać w perspektywie wieloletniej i też zupełnie inaczej, jeśli rozmawia się z taką placówką i ona ma świadomość barier, które u niej występują, ale ma też jakiś tam przyszły plan na ich wdrażanie, realny, a nie fikcyjny. Mhm. Jako przykład takiego systemowego rozwiązania można też wskazać, tak mi się wydaje, powstałe jakiś czas temu w Warszawie, nie wiem, bodajże 2 miesiące temu, w miejskich szpitalach, w szpitalu na Solcu i w szpitalu praskim, właśnie takich gabinetów ginekologicznych przystosowanych, tak przynajmniej one się ogłaszają, w pełni przystosowanych dla kobiet z niepełnosprawnościami, że można się tam z nimi skontaktować, napisać jakie są wymagania, też wybrać formę komunikacji, tak, bo są specjalne komunikatory, tak, nie trzeba tam, nie wiem, jechać czy koniecznie dzwonić, jeżeli ktoś na przykład z tym ma problem. I wtedy jest takie założenie, że wszystko, czego potrzeba, żeby ta wizyta była w odpowiedniej jakości, ale też w godnych warunkach, tam ma być zapewnione. No, oby inne miasta też poszły tym śladem i też mam nadzieję, że niedługo usłyszymy jakieś recenzje na temat tego, jak te w założeniu fajnie brzmiące gabinety i usługi funkcjonują. Ostatnie pytanie, tak krótko już. W zeszłym roku byłaś na sesji Komitetu ONZ do spraw praw osób z niepełnosprawnościami, która zakończyła się rekomendacjami dla Polski. Gdybyś mogła powiedzieć, jak postrzegasz te rekomendacje, to znaczy, co w nich było w treści i jaki impact, jakie przełożenie na jakby codzienne życie osób z niepełnosprawnościami tutaj w Polsce ty widzisz? Czy on jest duży, czy nie warto się tym zajmować, czy może masz jakieś osobliwe do tego podejście? Mhm. Rekomendacje dla nas były ogromnym sukcesem, bo tak naprawdę całe posiedzenie komitetu, przedstawienie naszych raportów, naszych stanowisk miało zakończyć się tym, że w tych rekomendacjach znajdzie się to, na czym nam zależy, żeby się znalazło, żeby to, na co zwracaliśmy uwagę, było uwzględnione, ponieważ jest to wiążące dla strony rządowej w Polsce. Przynajmniej teoretycznie, bo za parę lat będzie to weryfikowane i będą wywoływani przedstawiciele Polski do tablicy właśnie w oparciu o te rekomendacje. Rekomendacje nas ucieszyły i to bardzo, dlatego że w zasadzie wszystko, co chcieliśmy, żeby się tam się zawarło i one są bardzo szerokie. One mówią o zatrudnieniu, o opiece zdrowotnej, o reprezentacji, o dostępności mediów, o dostępności architektonicznej, prawie do głosowania, sprawiedliwego procesu i tak dalej. Tam jest bardzo dużo informacji, natomiast ewidentne jest to, że w rekomendacjach przebijają dwa tematy, dwa uznane za najważniejsze i najbardziej pilne, czyli prawo do niezależnego życia, które jest szerokim workiem i uwzględnia w zasadzie wszystkie obszary, o których mówiłam, natomiast samo wdrożenie już nawet takiego kierunku, tak myślowo tego nurtu niezależnego życia zamiast tego nurtu opiekuńczego i tego ciągłego sprawowania opieki zamiast dania osobom z niepełnosprawnościami narzędzi, żeby mogły żyć samodzielnie. A druga kwestia to są właśnie prawa kobiet i osób z prawa kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, zupełnie niezauważone przez polski rząd, przez polskie prawodawstwo i to komitet zauważył bez dwóch zdań. Byli zdumieni tym, że w ogóle nie ma tego w przepisach, nie ma tej perspektywy, a to powinno być tak naprawdę horyzontalne, czyli jeśli mamy kodeks pracy, tam powinna się znaleźć perspektywa osób z niepełnosprawnościami, ale i kobiet z niepełnosprawnościami. Właśnie artykuł 6 powinien działać przekrojowo, on nie powinien mieć swojego jednego przepisu. On wymaga zauważenia we wszystkich obszarach, we wszystkich projektach, programach, uchwałach, ustawach, które są wdrażane i które jakkolwiek dotyczą tej perspektywy. I ta perspektywa została uwzględniona bardzo szeroko, bo dotyczy i sytuacji przemocowych, czyli przeciwdziałania przemocy i rozwiązań interwencyjnych w przypadku, gdy kobiety z niepełnosprawnościami jako jedna z najbardziej narażonych na przemoc grup tej przemocy doświadczają, jakie środki, jakie metody, jakie narzędzia daje im do reagowania państwo i do reprezentacji, także tej medialnej, politycznej,
też kwestie dotyczące właśnie opieki zdrowotnej, praw reprodukcyjnych, opieki ginekologicznej, więc ten temat kobiet z niepełnosprawnościami został potraktowany bardzo szczegółowo przez komitet. Oczywiście mam wrażenie, że to jest radość i bicie braw wąskiego niestety grona osób z niepełnosprawnościami, czy aktywistów, aktywistek, sojuszniczek, sojuszników. Natomiast to jest ważne, bo mamy się na czym podeprzeć i ja myślę, że po prostu tam, gdzie się da, trzeba to wyciągać. Tak samo jak wszędzie trzeba wyciągać konwencje. I niestety, jeśli widzę, że konwencja jest tak mało zauważana i tak mało respektowana i wdrażana, egzekwowana, to nie mam złudzeń, że rekomendacje będą jeszcze mniej wdrażane. Ale są bardzo ważnym konkretem wystosowanym przez ważną instytucję, jaką jest ONZ i można zawsze po nią sięgnąć jako posilny argument, a nie tylko na przykład swoją historię czy przywoływane doświadczenie. Nie mniej istotne, ale w rozmowach na szczeblu decyzyjnym dużo twardszym argumentem jest rekomendacja ONZ-owska albo konwencja ONZ, która jest ratyfikowana. Jasne. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za rozmowę. Dzień. Jeszcze na koniec może przypomnijmy dane adresowe, gdzie to znaleźć. Raport znajdziemy na stronie na przykład... Raport znajdziemy na stronie Kulawa Warszawa. Tak. Pełnoprawna ma stronę na Facebooku po prostu. Tak. Wpisuje się pełnoprawna wyszukiwarkę albo www.pełnoprawna.pl. Artykuł 6 też ma stronę na Facebooku i ma Gmaila artykuł 6 pisany nie cyferką, ale słownie @gmail.com. Tak. Odsyłamy tam, gdyby ktoś była zainteresowana tymi tematami. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dzięki, do zobaczenia. Radio Kapitał. Radio Kapitał.